Wawelu po raz kolejny odbył się Dzień Ryby. Charakterystycznym elementem tego wydarzenia jest kulinarne stoisko pod chmurką, które co roku przyciąga tłumy. To cykliczne wydarzenie, podczas którego podkreślane jest znaczenie rybołówstwa. Że jesteśmy między morzem a zatoką i z rybołówstwem jesteśmy silnie związani. To trochę taki ukłon też w stronę rybaków, żeby pokazać im, że ich praca jest dla nas bardzo ważna, ale także dla turystów, żeby trochę dowiedzieli się, jak wygląda praca rybaków, jak smakuje rybka, bo każdego roku tą rybą częstujemy. Tego dnia bez zupy rybnej czy smażonej flądry obejść się nie może. Charakterystycznym elementem tego wydarzenia jest kulinarne stoisko pod chmurką. W tym roku na mieszkańców i turystów czekało prawie ćwierć tony zupy rybnej. To już tradycja, tu ja mam swój fan klub, pani już kilka lat. My się już znamy po twarzach, bo to już tyle lat ja tu przyjeżdżam i są na Hel. Hel ma taką fajną tą historię, że tu ludzie, którzy raz przyjechali 10 lat temu czy dalej, przyjeżdżają co roku w te same miejsca, bo kochają Hel, prawda? I w związku z tym my się znamy tutaj. Pyszniutka jest zupka rybna, bardzo pyszna. Bardzo dobra, szacunek dla kucharza, zdolny człowiek. Tak wybornej zupy jeszcze nie jadłem w życiu. Ja tu mieszkałem, tu się wychowałem. Podczas wydarzenia nie zabrakło też koncertów i animacji dla dzieci. Od rana w stacji morskiej była część edukacyjna. Mamy każdego roku przygotowany teatrzyk dla dzieci. Dziś bajkowe piosenki. Nie obejdzie się Dzień Ryby bez piosenki spod znaku wiatru i wody, więc muzyka szantowa, zespół Atlantyda i Gwiazda Wieczoru, w tym roku Loka. Dzień Ryby w Helu odbył się po raz 19.